Dzisiaj z kamerą gościmy na stadionie Rakowa, gdzie odbyła się piąty memoriał Jana Basińskiego. Jest z nami koordynator Akademii Raków i główny organizator Maciej Strożak. Witam serdecznie. Możemy oglądać dzisiaj bardzo renomowane zespoły, które tutaj zjechały do Częstochowy. Część z tych zespołów występuje w Centralnej Lidze Juniorów. Zgadza się, jak na wsadę turnieju młodzieżowego, jak co roku staramy się zaprosić najlepsze zespoły w kraju, które występują w Centralnej Lidze Juniorów. Mamy obrońcę tytułu z zeszłego roku, czyli zespół SMS Łódź. Poza tym mamy Koronę, Kielce, Gwarek, Zabrze, Odrę Opole, Rekord Bielsko-Biała i gospodarzy turnieju Raków Częstochowa. Turniej z roku na rok robi się coraz bardziej prestiżowy. Przede wszystkim oprócz emocji sportowych czcimy pamięć legendy klubu tutaj Jana Basińskiego. Jakie ty masz wspomnienia? Z trenerem Basińskim miałem przyjemność pracować w okresie juniora starszego. Trener o potężnej wiedzy, potężnej charyzmie, otwarty na rozmowy, szanujący zawodników, ale uczący ich przede wszystkim szacunku dla siebie, respektu i walki sportowej. Jaką formę prezentują tutaj zespoły? To jest już 98 rocznik. Niektórzy zawodników mogą grać w seniorach. Czy widać po niektórych zespołach, po zawodnikach, że wkrótce być może wystąpią w najwyższej klasie rozgrywkowej? Jak najbardziej tak, poziom turnieju jest bardzo wysoki, zawodnicy są w ostatnim roku juniora starszego, niektórzy z nich zespołów, które mają zespoły seniorskie, tak jak Odra, są w szerokich kadrach drugoligowych zespołów, czy Korona Kielce, gdzie są przymierzani pod kątem pierwszej drużyny. Zawodnicy rekordu, czterech zawodników rekordu na co dzień trenuje z pierwszym zespołem, także poziom jest naprawdę wysoki. Parę dni temu rozpoczęły treningi prawie wszystkie grupy młodzieżowe Rakowa Częstochowa, tutaj Akademii Raków. Opowiedz coś więcej, niektóre zespoły przebywają już na zgrupowaniu, niektóre dopiero pojadą. Czy zaszły jakieś zmiany w kadrze trenerskiej Rakowa Częstochowa? Oraz pytanie nurtujące wielu kibiców, dlaczego zespół Rakowa wycofał się z makroregionu juniorów starszych? Odpowiadając na pierwsze pytanie, dokładnie od poniedziałku treningi wznowiły wszystkie grupy młodzieżowe, nie licząc drugiej drużyny, która zaczęła treningi wcześniej. Od piątku połowa Akademii przebywa na zgrupowaniach. Jedna część jest na środku API w Zakopanem, druga część młodsze grupy w Zajeździe Szczorczyńskim, w Maniowych, są to ośrodki, gdzie jeździmy od lat. Sprawdzone przez nas, gwarantujące nam odpowiednią jakość do pracy treningowej oraz wypoczynku. W przyszłym tygodniu jest zmiana, dojeżdżają następne roczniki. Wracając do pytania na temat kadr szkoleniowych. Owszem, zaszły niewielkie zmiany, jeżeli chodzi o kadrę szkoleniową. Dołączyło do nas trzech trenerów, trener Rogaczewski, trener Puchała i jako asystent przyszedł Patryk Czyż. Generalnie udało nam się od tego roku stworzyć sytuację taką, że w każdym roczniku mamy trenera i asystenta. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pracę Akademii, wykonaliśmy jakiś już spory krok do przodu, ale na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia. A pytanie o drużynę w makroregionie? Jest to decyzja generalnie dyrektora sportowego i całego zarządu klubu. Nie mieliśmy na tylu zawodników dających odpowiednią jakość, tak aby grali w czwartej lidze i w śląskiej lidze juniorów, dlatego zdecydowaliśmy się, że ci chłopcy w ostatnim roku juniora starszego mają grać potem i być zawodnikami na potrzeby pierwszej drużyny, muszą grać już w czwartoligowej piłce.